9 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy refundacyjnej. W tejże nowelizacji wyszliśmy naprzeciw wielu różnym argumentom wynikającym z debaty ze środowiskiem lekarzy, aptekarzy, ale także w tej nowelizacji przeprowadziliśmy zmiany bardzo ważne dotyczące merytorycznej zawartości listy refundacyjnej, a mianowicie stworzyliśmy mechanizm wprowadzania na listę refundacyjną leków poza wskazaniami rejestracyjnymi. To było dla nas bardzo ważne, a jeśli nie powiedzieć najważniejsze, aby ten zapis się znalazł i abyśmy mogli po konsultacji z konsultantem krajowym i z Radą Przejrzystości, czyli z ciałem eksperckim złożonym z profesorów, ekspertów, naukowców, wprowadzać leki w bardzo wyjątkowej sytuacji, a mianowicie refundować leki spoza wskazań rejestracyjnych. Od momentu, kiedy nowelizacja weszła w życie, stworzyliśmy mechanizm umożliwiający rozpoczęcie pracy na temat tych leków. W rzeczywistości dotyczy to najczęściej pediatrii, a mianowicie gro leków, duża część leków ze względu na trud bądź brak możliwości przeprowadzenia badań klinicznych na dzieciach jest rejestrowana dla osób w wieku dorosłym. Ostatnie tygodnie poświęciliśmy na to, żeby dzieci i leki dla nich były dostępne na listach refundowanych, a także leki spoza wskazań rejestracyjnych dotyczące wielu różnych chorób, ale przede wszystkim chorób tych najtrudniejszych, przewlekłych. Myślę o chorobach nowotworowych, myślę o chorobach reumatycznych, aby te leki na liście się znalazły. Więc dzisiaj zaprezentujemy zaktualizowaną wersję listy refundacyjnej.